mija prawie rok od czasu, kiedy zrealizowaliśmy reportaż o ostatniej publicznej egzekucji, jaka miała miejsce w Gdańsku w 1946 roku. Powieszono wówczas więźniów funkcyjnych, nadzorców i SS-mana z obozu koncentracyjnego Stutthof. Okazało się jednak, że niektóre wątki naszego dziennikarskiego śledztwa zawiodły nas w ślepą uliczkę. Na szczęście z pomocą przyszli telewidzowie, a wśród nich naoczni świadkowie tamtego wydarzenia, którzy odezwali się po emisji naszego programu. Postanowiliśmy więc wrócić z ich pomocą do tamtego tematu. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy w wolnym mieście Gdańsku odbywały się wiece poparcia dla nazistów, a na starych placach miasta, jak na targu węglowym, członkowie NSDAP manifestowali swoje poparcie dla idei rasizmu, w tajemnicy Niemcy przygotowywali listy proskrypcyjne, na których umieszczali nazwiska gdańszczan w jakikolwiek sposób związanych z Polską. Już 1 września miały się rozpocząć aresztowania Polaków. Kiedy więc po pokonaniu obrońców Westerplatte Adolf Hitler triumfalnie wjeżdżał do Gdańska, by ze szczytu Biskupiej Górki cieszyć oczy widokiem miasta włączonego do Rzeszy, pierwsi więźniowie docierali już do niewielkiej, nikomu nieznanej wsi na Mierzei Wiślanej o nazwie Stutthof. Rozpoczął się 6-letni okres najokrutniejszej dyskryminacji i terroru, jaki zanotowano w historii ludzkości. Szacuje się, że w obozie koncentracyjnym Stutthof straciło życie około 150 tysięcy osób. Ludzie ginęli w masowych egzekucjach na skutek chorób, nadludzkiego wysiłku fizycznego bądź duszeni masowo gazem w specjalnych komorach. Nigdy jeszcze mord nie przybrał tak maszynowej postaci jak w niemieckich obozach koncentracyjnych. Po 6 latach losy wojny jednak się odmieniły. Oprawcy musieli uciekać przed bolszewikami, którzy ustanowili na tym terenie własne rządy z poparciem polskiej ludowej władzy. Jednym z pierwszych aktów tej władzy był akt zemsty na najgorszych nazistach, nadzorcach z obozu Stutthof. Pan Henryk Paliwoda był świadkiem tego aktu zemsty. Widział ostatnią publiczną egzekucję, jaka odbyła się w Gdańsku w lipcu 1946 roku. Egzekucję obozowych funkcjonariuszy wykonaną przez polskie władze. Pamięta dokładnie miejsce, w którym do tego doszło. Pamięta ciała powieszonych i zachowanie tłumu widzów, którzy patrzyli, jak konają skazani. Postanowiliśmy wraz z nim powrócić na to miejsce po 60 latach i odtworzyć tamto osobliwe wydarzenie, o którym milczą podręczniki historii. Zanim doszło do egzekucji, w największej sali gdańskiego sądu, tej samej, w której dzisiaj odbywają się procesy pospolitych przestępców, rozegrał się proces katów ze Stutthofu. Jak podaje Janina Grabowska, sądzono jednego SS-mana, 6 nadzorczyn i 8 więźniów funkcyjnych. Większość z nich stanowili Polacy. Niektórzy z oskarżonych, jak osławiony Wacław Kozłowski, zasłynęli legendarnym wręcz okrucieństwem. Dziesiątki świadków byłych więźniów opowiadały o biciu pałką do śmierci, skakaniu po klatce piersiowej chorych i innych wyczynach Kozłowskiego. Podobno potrafił zabić więźnia chochlą do zupy. Na szczycie tej hierarchii piekła stali wyżsi oficerowie SS. Na tym zdjęciu widzimy ich podczas wizytacji, jakiej dokonuje w Stutthofie sam Heinrich Himmler. Widzimy też na nim Maxa Paulego, osobę najbardziej zasłużoną w stworzeniu obozu śmierci. Ujęty przez aliantów stanął w 1946 roku przed sądem w Hamburgu. Karę poniosło też kilkudziesięciu SS-manów skazanych w kolejnych gdańskich procesach w 1947 roku i w 1949 roku w Toruniu. Ogółem skazano 72 SS-manów spośród 3000 załogi Stutthofu. Ich nazwiska nie są już dzisiaj istotne. Wróćmy na miejsce, w którym 4 lipca 1946 roku powieszono publicznie pierwszych nadzorców ze Stutthofu. Pan Henryk dokładnie je pamięta. To tu, gdzie dzisiaj przy trasie WZ znajduje się przystanek autobusowy, nieopodal zbudowanego przed wojną przez Polaków Kościoła Chrystusa Króla. Jak ja tutaj szedłem, to już było po egzekucji, ale to były tłumy ludzi. Także tutaj trzeba było się przeciskać, żeby dojść do ulicy na 100. Tak z dokumentacji fotograficznej wynika, że w czasie egzekucji obecne były rodziny, matki z dziećmi również na rękach. Możliwe, ale ja tego nie widziałem. Nie widziałem. W każdym razie uważam, że... Bo młodzieży chyba nie dopuszczono, bo w tym czasie
młodzieży jakoś nie było. A te ciała długo wisiały tutaj? To znaczy, egzekucja może była o godzinie 15. Ja szedłem z powrotem, bo z tatą szedłem, to już były zdjęte. Także może dwie godziny, może niecałe dwie godziny wisiały. Z tym, że jak jeszcze byśmy wracali, to jeszcze tutaj ci ludzie nie mogli wszyscy się przemieścić. Egzekucja odbiła się szerokim echem w prasie. Tygodnik Przekrój zamieścił obszerny fotoreportaż z tego wydarzenia. Duże zdjęcie z rozkładówki szwedzkiego magazynu zachowało się w zbiorach doktora Orskiego. Podpis pod zdjęciem brzmi: można było zauważyć nawet rodziców, którzy podnosili na rękach swoje dzieci, tak by te lepiej mogły dojrzeć wiszące ciała. Już po wszystkim, podczas zdejmowania ciał, ludzie rzucili się do szubienic. Nie chodziło jednak o akt zbiorowego gniewu. Każdy chciał zdobyć kawałek wisielczego sznura, bo ten podobno przynosi szczęście. Jedną z najpełniejszych, niepublikowanych dotąd relacji uzyskał dr Orski, gdy pewnego dnia zadzwonił do niego starszy mężczyzna, który był chyba najbliżej centrum wydarzeń. Mężczyzna ten do dzisiaj pragnie pozostać anonimowy. Z tego, co nam opowiadał, to wszyscy skazani przyjechali na samochodach ciężarowych, bo w sumie tych samochodów 11 samochodów ciężarowych. Pętle na szyję zakładali byli więźniowie i wspominał także na temat zachowania skazanych, głównie nadzorczyń. Twierdzi mianowicie, że jedna z tych nadzorczyń krzyczała: nie Heil Hitler, ale niech żyje Polska. Czy pan to potwierdza? Na drugi dzień właśnie mówiono, że krzyczała Heil Hitler. Z przekazów wiemy, że ówczesna władza starała się zachować wszelkie wymogi legalnej egzekucji. Na miejscu powieszenia był obecny sędzia, który zgodnie z literą prawa odczytał wszystkim skazanym wyroki. Podobno mieli też prawo do ostatniego życzenia. Jeśli chodzi o reakcję tłumu, to znowu podobno, gdy ciężarówki odjechały spod szubienic, usuwając spod nóg skazanych ostatnie oparcie, zaległa grobowa cisza. Nadzorczyń to wszystkie były prawdopodobnie Niemcami. Niemki, Volksdeutschki z terenu. W każdym razie no, były tego, ta jedna właśnie ta tutaj, ta, którą widziałem, to chyba była najmłodsza. Jak w ogóle ludzie właśnie odbierali sam ten fakt? No, sam fakt. Co się mówiło w mieście? Nie wiem, no w każdym razie wszyscy przyjechali tutaj, przybyli na widowisko. To było normalne widowisko. Spektakl. Wszystkie zakłady pracy zostały wstrzymane o godzinie 12 w tym dniu. I zwozili ludzi z zakładów pracy, bo przeważnie to byli ludzie pracujący. Jaki to był dzień tygodnia? Nie pamięta pan. Nie pamiętam. Dzień poprzedni, tak? Dzień poprzedni, piątek. W każdym razie zakłady pracy przerwały pracę i zwozili, kto, no, oczywiście kto chciał. Od Trzeba do Bejra. Jak wynika z relacji świadków, ciała powieszonych jeszcze przez kilka godzin wisiały wystawione na widok publiczny. Zupełnie jak przy egzekucjach wykonywanych w średniowieczu, kiedy widok skazańca odstraszał tych, którym mogłoby przyjść do głowy podobne przestępstwo. Na plac w miejscu dzisiejszej trasy WZ przybyły tłumy szacowane przez niektórych nawet na 200 tysięcy ludzi. Aż dziw, że tyle ludzi mogło się zmieścić w tym miejscu. To był plac. Plac. To był plac, to się nazywało, wie pan, w tym czasie, jak myśmy przyjechali, to mówili, że to jest Stolzenberg. Tam był Bischofsberg, a tu był Stolzenberg. Cała ulica Powstańców Warszawskich, cała Nowe Ogrody, to wszystko było nabite ludźmi. Ci ludzie nawet nie widzieli egzekucji, ale przyjechali. Brak jakichkolwiek informacji o tym, co zrobiono z ciałami skazanych. Czy je pochowano? Zwłoki zostały przekazane Akademii Medycznej. Prawdopodobnie w celach no, dokonywania ćwiczeń po prostu na zwłokach dla studentów. I później resztki tych zwłok zostały spalone. Także nie pozostało żadnego śladu.
Powieszenie nadzorców Stutthofu było jedną z dwóch ostatnich publicznych egzekucji w Polsce. Druga odbyła się w Poznaniu. Na szubienicy zawisnął tamtejszy gauleiter. Podobnie jak funkcjonariusze obozu, miał na sumieniu setki ofiar. W jednym i drugim przypadku trudno dzisiaj ocenić, czy ostentacja, z jaką stracono skazanych, była potrzebna. Nowi oskarżony zasiadł tylko jeden SS-man, który zresztą dostał karę śmierci. Pozostałe osoby to były osoby z pionu nadzoru, nadzorczyni SS. Trudno je traktować jako członków SS. Były to nadzorczynie, które przeszły kilkutygodniowe przeszkolenie w zakresie pełnienia nadzoru w obozie koncentracyjnym. Właśnie wyróżniały się, jeżeli przeczytamy ich zeznania, dużą brutalnością w stosunku do więźniów. Zresztą tych nadzorczyń było znacznie więcej, ponad 100 osób przeszkolono latem 1944 roku, co było związane z powołaniem blisko 20 obozów żydowskich filii Kale Stutthof na terenie całego Pomorza Gdańskiego. No te akurat znajdowały się jakby w zasięgu wymiaru sprawiedliwości i zostały bardzo szybko osądzone i skazane na karę śmierci. Jedna z nadzorczyń została skazana na kilkuletni pobyt w więzieniu. Tyle udało nam się ustalić na temat tego epizodu w historii miasta. Epizodu skrywanego dotąd przez oficjalne kroniki. Wszystko to dzięki pomocy telewidzów. Chcemy też zwrócić się do nich o pomoc przy rozwikłaniu kolejnej zagadki. Wiemy, że w 1946 roku w gdańskim porcie wybuchł strajk dokerów. Został podobno krwawo stłumiony, a część jego uczestników została wywieziona gdzieś daleko na wschód i nigdy już do miasta nie wróciła. Jeśli żyją jeszcze uczestnicy bądź świadkowie tamtych wydarzeń, prosimy o to, by odezwali się do nas. Być może w ten sposób powstanie kolejny reportaż.